Po śmierci króla Jana III Sobieskiego w roku 1696 Rzeczpospolita Obojga Narodów znalazła się w unii personalnej z Saksonią, znajdującą się pod panowaniem dynastii Wettinów. Na tron pierwszej RP szlachta powołała kolejno Augusta II Mocnego, który rządził w latach 1697-1706 oraz 1709-1733 i jego syna Augusta III Sasa, panującego od 1733 do 1763 roku. W okresie tym doszło jednak dwukrotnie do zjawiska dwuwładzy, a godność królewską uzyskiwał wówczas polski magnat Stanisław Leszczyński. Saksonia, będąca częścią pierwszej Rzeszy Niemieckiej, bardzo różniła się od państwa polsko-litewskiego. Posiadała ustrój monarchii absolutnej, podczas gdy w pierwszej RP istniała demokracja szlachecka, a w zasadzie wówczas już jej wypaczona forma, czyli oligarchia magnacka. Rzeczpospolita Obojga Narodów miała niezwykle liczny i bardzo uprzywilejowany stan szlachecki. Pozycja miast i mieszczaństwa była słaba, a położenie chłopstwa wręcz tragiczne. Dominującym wyznaniem był katolicyzm, zaś podstawę gospodarki stanowiło rolnictwo. Natomiast Saksonia posiadała silne mieszczaństwo, większość ludności wyznawała protestantyzm, a kraj dzięki rozwiniętym manufakturom wchodził na drogę późniejszej rewolucji przemysłowej. Przyczyny kryzysu Rzeczypospolitej w czasach saskich leżały zarówno w polityce zagranicznej, jak i wewnętrznej. Pokój z Turcją w Karłowicach okazał się przedwczesny i nie dość korzystny. Nastąpiło wznowienie konfliktów o Mołdawię i Inflanty. Przede wszystkim jednak tragiczne w skutkach było wciągnięcie pierwszej RP w niedotyczącą naszego kraju, lecz toczącą się na jego terenie Wielką Wojnę Północną z lat 1700-1721. Dochodziły do tego konflikty wewnętrzne związane z dwuwładzą królewską. Nastąpiły dalszy wzrost znaczenia magnaterii kosztem średniej szlachty, uzależnienie od magnatów szlachty drobnej, a także ostatecznie załamanie się rozwoju miast i rolnictwa. Paradoksem stało się postrzeganie przez szlachtę anarchii jako swoistej zalety i wartości, czego wyrazem było powiedzenie: nierządem Polska stoi. W czasach saskich Rzeczpospolita Obojga Narodów ostatecznie utraciła swój dawny status mocarstwa. Stała się elementem rozgrywek innych państw, przedmiotem, a nie podmiotem polityki międzynarodowej. Normą była odtąd ingerencja obcych dworów w sprawy pierwszej RP, a polscy i litewscy dygnitarze niejednokrotnie pobierali od nich stałe wynagrodzenia w zamian za popieranie cudzych interesów. Na naszym terytorium stacjonowały obce wojska, najpierw saskie, następnie rosyjskie. Postępowało rosnące uzależnienie od potężnego wschodniego sąsiada. Nawet reformy Sejmu Niemego z roku 1717 były oficjalnie gwarantowane przez cara Piotra Wielkiego. Ostry konflikt wewnętrzny między zwolennikami Wettinów i Stanisława Leszczyńskiego do dziś przetrwał w ludzkiej pamięci pod postacią porzekadła od Sasa do Lasa. Na dodatek mieliśmy wówczas do czynienia z faktycznym rozkładem państwowości, którego przejawami były paraliż Sejmu, korupcja w sądach, a nawet przejęcie wykonania prawa i wyroków sądowych przez prywatne armie magnackie. Miały miejsce liczne zniszczenia spowodowane wojnami i przemarszami wojsk, a Polska była nazywana cynicznie karczmą zajezdną dla obcych armii. Szerzyła się stagnacja gospodarcza, upadek rolnictwa i handlu, a jedyny realny kapitał, czyli magnacki, przeznaczany był na konsumpcję, a nie na inwestycje. W pierwszej połowie XVIII wieku trwał także kryzys kulturalny. Okres upadku przeżywała Akademia Krakowska. Nastąpiło obniżenie poziomu szkół jezuickich oraz zastój w nauce i literaturze. Szerzyła się momentami wręcz fanatyczna niechęć do jakiejkolwiek nowości, obcych wzorów i zmian, a zamiast tego następowało upowszechnienie się wszelkiego zabobonu. Pod koniec rządów Wettinów, w związku z zakończeniem wojen i niezainteresowaniem władcy sprawami polskimi, zauważalne było swoiste rozleniwienie szlachty oraz rozrzutna i ostentacyjna konsumpcja, wynikająca z często jedynie pozornego dobrobytu. Jeszcze bardzo długo powtarzano: za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa, oraz
Za króla Sasa było chleba i miasa. Światełkiem w tunelu wydawały się próby reform oraz ciekawe projekty polityczne. Stanisław Konarski, ksiądz z zakonu PR-ów, pisarz i poeta, napisał dzieło O skutecznym rad sposobie, w którym pojawiły się takie postulaty jak likwidacja liberum veto, usprawnienie władz państwowych, wprowadzenie zasady głosowania większością, uruchomienie manufaktur w całym kraju, uzdrowienie systemu finansowego czy konieczność lepszego kształcenia młodzieży. Istotne było także wezwanie do moralnej odnowy szlachty. Posłuszeństwo i cnota miały być alternatywą dla wszechobecnej pychy i pijaństwa. W szkołach miały pojawić się praktyczne treści. Doceniany miał być w końcu język narodowy, a należną im przestrzeń winny uzyskać nauki przyrodnicze. W roku 1740 powstało Collegium Nobilium w Warszawie. Nowoczesna uczelnia dla synów szlacheckich, prowadzona przez zakon PR-ów, która przyczyniła się do wychowania nowej patriotycznej elity. Zwolennikiem reform był także Stanisław Leszczyński, dwukrotny król Polski w latach 1704-1709 i 1733-1736, który stworzył dzieło Głos wolny, wolność ubezpieczający. Jego postulaty to m.in. wolność osobista i oczynszowanie chłopów, poprawa sytuacji mieszczan i wspieranie rozwoju gospodarczego miast, usprawnienie władzy centralnej przez ograniczenie stosowania liberum veto oraz wzmocnienie i unowocześnienie armii, której liczebność miała wzrosnąć do 100 tysięcy żołnierzy. Na marginesie warto dodać, że po drugim utraceniu szansy na utrzymanie polskiego tronu, Stanisław Leszczyński został na kilkadziesiąt lat księciem Lotaryngii i Baru, gdzie do dzisiaj jest wspominany jako wybitny gospodarz. Jedną z jego córek była natomiast Maria Leszczyńska, królowa Francji i żona Ludwika XV. Uczciwość nakazuje przyznać, że za czasów saskich miały miejsce również zjawiska pozytywne. Po zakończeniu wojen nastąpił okres względnego spokoju i dobrobytu, zwłaszcza w porównaniu z latami poprzednimi. Rozwijała się publicystyka polityczna, a reformy Sejmu Niemego umożliwiły rozgraniczenie administracji saskiej i polskiej oraz wycofanie wojsk saskich z Rzeczypospolitej. Posiadały one co prawda charakter połowiczny, lecz pozwoliły chociażby na wprowadzenie podatków na zawodową armię. Miała ona liczyć 24 tysiące żołnierzy, choć skończyło się na 12 tysiącach. Natomiast próby reform Augusta III Mocnego, projekt zmian w administracji na wzór saski i zwiększenia armii, okazały się nieudane ze względu na sprzeciw magnaterii. Ogromne znaczenie miała działalność stronnictwa Czartoryskich, zwanego familią. Stronnictwo to forsowało projekt stopniowych reform ustroju. Zniesienia liberum veto, pozbawienia praw politycznych, szlachty, gołoty, zniesienia instrukcji sejmikowych i ograniczenia roli hetmanów. Reformy te miano jednak przeprowadzić w ścisłej więzi z Rosją. Po okresie wojen nastąpiło także ożywienie gospodarcze. Miały miejsce odbudowa miast, wznowienie jarmarków, zakładanie manufaktur i banków, a miejscami także stopniowe zastępowanie pańszczyzny czynszem. Pozytywną rolę odgrywała wymiana gospodarcza z Saksonią. Niemniej istotne było ożywienie kulturalne. Doszło do odrodzenia szkół parafialnych przy jednoczesnym tworzeniu kolegiów pijarskich i jezuickich. Okres ten był bardzo ważny także dla historii teatru. Powstała operalnia w Warszawie. Sprowadzono wiele znakomitych francuskich i włoskich zespołów. Nastąpiła przebudowa stolicy, powstała tak zwana Oś Saska, w tym słynny Pałac i Ogród Saski. Tworzono pierwsze towarzystwa naukowe i biblioteki publiczne, jak chociażby ta braci Załuskich. Mecenat królewski był zaś często naśladowany przez magnatów.